Cześć! Zapraszam Cię dzisiaj na nowy start, Keto Start, czyli Keto Adaptacja. Być może Twoja pierwsza, być może ponowna. Mam dla Ciebie naprawdę super propozycję na wspólną Keto Adaptację w tym czasie. Ostatnio trochę rozmawialiśmy sobie o tych nowych początkach, o tym, że nieraz sezonowo w lecie wychodzimy z diety keto, a żeby później do niej wrócić. A może ten czas jesienny będzie dobrym momentem dla niektórych osób, żeby coś zmienić w swoim życiu i na przykład przejść ketoadaptację, wprowadzić jakieś zdrowe nawyki i mieć więcej energii, czy cieszyć się lepszym zdrowiem. Jeśli chcesz dołączyć do mnie, to zapraszam Cię do wspólnego przejścia ketoadaptacji przez najbliższy miesiąc, czyli mniej więcej tyle, ile trwa ta adaptacja, będę serwować Ci tutaj właśnie takie materiały. Natomiast dodatkowo mam dla Ciebie dwie opcje, żeby ten proces był jeszcze lepszy, jeszcze bardziej skuteczny, z jeszcze większą ilością wiedzy i gotowych, praktycznych, sprawdzonych narzędzi. Po pierwsze, możesz skorzystać w specjalnej promocji z mojego kursu Keto Start. Wszystkie informacje o tej promocji, która jest naprawdę mega, znajdziesz od razu na samej górze w opisie tego filmu. Więc zapraszam. Wtedy dostajesz ode mnie cały 4-tygodniowy proces, ponad 6 godzin filmów, materiały, PDF, dostęp, jeżeli tylko masz internet, to z każdego miejsca, w każdym momencie do kursu przez rok oraz, co ważne, gotowe przepisy, z których komponujesz swoje jadłospisy. To jest naprawdę szybkie, proste, smaczne, zdrowe i w ogóle super. Już kilkaset osób wzięło udział w tym kursie i mam naprawdę bardzo pozytywny od Was feedback i to też mnie bardzo cieszy. Druga opcja, zupełnie bezpłatna. Zapisz się, link też znajdziesz w opisie, do mojego newslettera. Ja od razu prześlę Ci listę produktów w PDF-ie, listę produktów na ketoadaptację, które i będę Ci regularnie przez ten okres miesiąca wysyłać bezpłatnie treści i wspierać się w tym procesie ketoadaptacji. Więc opcja all in, jeżeli jesteś po prostu na 100% zdeterminowana, zdeterminowany i chcesz raz a dobrze przejść ketoadaptację, albo ponownie, ale też dobrze i skutecznie, to zapraszam Cię do Keto Startu, a jeśli chcesz się powoli wdrożyć i dostać ode mnie bezpłatne treści, no to newsletter, możesz też połączyć jedno i drugie i też obserwować mnie tutaj w social mediach, na YouTubie, na Instagramie też regularnie przez ten miesiąc naprawdę będę Ci dawać dużo bezpłatnych materiałów. Ale żebyśmy porozmawiali sobie też dziś merytorycznie, to no właśnie, lista produktów, które będą bezpieczne na keto, na ketoadaptacji. Bo ja nieraz mówię, że nie ma takich produktów, których nigdy w życiu nie możesz jeść, jak jesteś, nie wiem, na keto, na low carb. To wszystko jest bardzo płynne, umowne i zależy indywidualnie od osoby, jej potrzeb, jej możliwości i też jej celu. Natomiast no, jeśli chcesz wejść w ketozę, to właśnie ta lista produktów może pomóc Ci na początku szczególnie, no bo jak zmieniamy całkowicie to nasze żywienie, to możemy się czuć troszkę zagubieni. No dobra, to lecimy właśnie z PDF-em, który wyślę do osób zapisanych na newsletter. Na pierwszym miejscu mamy tutaj mięso i jego przetwory. Zazwyczaj właśnie mięso jest zarówno dobrym źródłem białka, jak i dobrym źródłem tłuszczu, więc a nie dostarcza nam węglowodanów, więc jest to super opcja. Na adaptacji nie wybieraj tylko chudych mięs, tylko wręcz zachęcam Cię, żeby przez jakiś okres czasu też sięgać po te tłustsze części. Chyba że masz jakieś duże problemy z trawieniem i wiesz, że nie trawisz tłustego mięsa, to po prostu wybierzesz chudsze mięso i dodaj sobie do tego na przykład olej MCT, który jest w bardzo łatwy sposób trawiony i nie obciąża dodatkowo układu trawiennego. Ale jeżeli możesz, to mięsko typu antrykot, boczek, dziczyzna, golonka, kabanos, karkówka, kiełbasa, łopatka, pasztet, podroby. Podroby są to tanie części mięsa, a bardzo bogate odżywczo. Jeżeli tylko je lubisz, a być może jeszcze nie wiesz, że je lubisz, bo nie wiesz, jak je przyrządzić, to też w moim kursie są przepisy. No i różnego rodzaju właśnie wędliny, ale uważaj tutaj na dodatki cukru,
W wędlinach, na przykład, nie wiem, w salami czy w kiełbasie, jeżeli tam będzie dużo węglowodanów, to raczej nie korzystaj z takich gotowców. No i też pamiętaj, że im mniej przetworzona dieta, tym lepiej, więc takie po prostu przetworzone mięso, no to też nie będzie super. Starajmy się wybierać mięso jednak ze sprawdzonego źródła i dobrej jakości. Dalej ryby. I na rybach tak naprawdę możesz nawet bardziej oprzeć swoją dietę niż na mięsie. Jeżeli nie jesz mięsa, to też jest ok. Ja układam też diety bezmięsne. Możesz spokojnie wybierać tłuste ryby, halibut, łosoś, makrela, owoce morza, sardynki, śledź, węgorz. To są ryby, które na spokojnie mogą się znajdować w Twojej diecie nawet często, jeśli tylko masz taką możliwość. I jajka. Jajka też są świetnym źródłem białka i świetnym źródłem tłuszczów, zarówno kurze, jak i kacze, jak i przepiórcze. Jeśli masz na przykład alergię na jajko kurze, to bardzo często wiele osób dobrze toleruje jajko przepiórcze, więc warto też to sprawdzić. Jeżeli chodzi o źródła dodatkowe tłuszczów, tu mamy masło, masło klarowane, olej z awokado, olej kokosowy, konopny, lniany, MCT, o którym już Ci mówiłam, z takich bardziej jeszcze przeciwzapalnych, fajnych olejów, których po prostu możemy sobie dodać trochę do posiłku, do sałatki albo potraktować jako suplementację i po prostu wypić z łyżki, jest to prosta metoda i doładowanie tłuszczu, to olej z krokosza, z ogórecznika, rokitnika, oczywiście królowa nasza oliwa z oliwek, czy smalec, smalec gęsi, zdrowsza wersja i tłuszcz kakaowy, który też jest dobrym źródłem. Jeżeli możesz jeść nabiał, to tutaj postaraj się wybierać na adaptacji ten tłustszy nabiał, będzie Ci łatwiej uzupełnić te tłuszcze, czyli na przykład ser cheddar, ser feta, halloumi, mascarpone, ale też pamiętaj, że mascarpone czy tłusta śmietana mają bardzo dużo kalorii w niewielkiej ilości, więc też nie przesadź z tymi kaloriami. Mozzarella, ricotta, ja Ci bardzo polecam ser kozi, owczy, one przez wiele osób są lepiej tolerowane niż nabiał krowi. Oczywiście dobrej jakości ser żółty, to też jest dobry produkt. Na adaptacji orzechy i nasiona to kolejna grupa, którą bardzo polecam Ci sięgać. One mają też błonnik, mają wiele innych witamin, witaminy z grupy B, mają magnez. Oczywiście ilość ma znaczenie, ale spokojnie po orzechy i nasiona sięgaj. Czarnuszka, kakao, łuski babki jajowatej, które możesz sobie wypijać, jeśli na przykład zdarzy się, że masz za mało błonnika i nie wiem, nie będziesz mieć regularnych wypróżnień, ale także mak, mąka kokosowa, mąka migdałowa. Wiele przepisów z tymi mąkami też jest u mnie, również na Instagramie. Migdały, nasiona chia, nasiona konopi. Super sprawa, konopianka, mam na nią przepis, znajdziesz ją też u mnie na Instagramie i tutaj na YouTubie. Nasiona słonecznika, jeżeli chodzi o orzechy, to praktycznie wszystkie. Brazylijskie, laskowe, makadamia, pekan włoskie, piniowe, pasta czy miąższ kokosowy. Pestki, dyni, sezam, siemię lniane, oczywiście nasze polskie siemię lniane też wspaniale dodaje nam błonnika i wspiera regulację i perystaltykę jelit. Tahini, pasta sezamowa, to wszystko są świetne produkty na ketoadaptacji. Jeżeli chodzi o słodziki, jeżeli potrzebujesz z nich skorzystać, brakuje Ci tego słodkiego smaku, to bezpieczne będą erytrol, ksylitol, erytrol bądź erytrytol, to samo, ksylitol, stevia i lukuma. Lukuma jest super, natomiast ona jest dość droga i słabo dostępna w Polsce, więc raczej, jeżeli jesteś z Polski, to pewnie erytrol, ksylitol bądź stevia. Stevia najmniej się nadaje do pieczenia raczej ksylitol czy erytrol, ale jeżeli na przykład masz cukrzycę czy insulinooporność, to uważaj na ksylitol, bo on nie ma indeksu glikemicznego 0, jak pozostałe słodziki, tylko 10, więc u niektórych może powodować też lekkie skoki glikemii. Ale zazwyczaj jest najsmaczniejszy dla wielu osób i najlepiej zastępuje ten cukier, także przetestuj. Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, to jest bardzo ważna lista, bo możesz jeść warzywa i owoce tylko odpowiednie na adaptacji, żeby właśnie nie przekroczyć tego progu węglowodanów netto, który w zależności od Twojej wagi, Twojego wzrostu, Twojej elastyczności metabolicznej to będzie od 20 do 30, a nawet 40 gramów węglowodanów netto, czyli węglowodanów pomniejszonych o błonnik. Na liście warzyw i owoców mamy awokado, bakłażana, borówki, brokuła, brukselkę, cebulę, cukinię, cytrynę,
czosnek, dynię, fasolkę szparagową, grzyby, shiitake, ale też wszystkie inne, jagody, jarmuż, kalafior, kapary, kapustę różnego rodzaju, każdą również kiszoną. Ona będzie miała tych węglowodanów najmniej, bo w procesie fermentacji właśnie te węglowodany są zużywane. Koper, koperek, maliny, natka pietruszki, ogórek, oliwki, papryka. Oliwki są też świetnym oczywiście źródłem tłuszczu, jak, tak samo jak i awokado. Pieczarki, pomidory, porzeczki, rozszponka, rukola, rzepa, w ogóle cała zielenina to jest coś, co spokojnie możesz jeść, a nawet polecam Ci jeść, bo dodawanie tych zielonych warzyw liściastych na nasz talerz zwiększa nam objętość, dodaje nam błonnika i zwiększa też naszą sytość. I objętościowo zwiększa nasz posiłek. Szparagi, jeżeli jest na nie sezon, seler naciowy, rzodkiewka, truskawki, wiśnie. Spokojnie w odpowiednich ilościach możesz sobie z nich korzystać. I przygotowałam też tutaj taką kategorię jak pozostałe, czyli algi, galarety, gorzka czekolada, minimum 85%, guma guar, guma xantanowa. Guma xantanowa jest bardzo dobrze nadaje konsystencji różnego rodzaju ciastom, wypiekom. Jeżeli chcesz eksperymentować tutaj na tym polu i lubisz to robić, lubisz się gotować. Majonez, makaron koniak, niektórzy mówią konjak, świetne źródło białka. Makaron z serca palmy, podobnie. Masło orzechowe, mleko kokosowe, mleko migdałowe, musztarda, ocet, proszek do pieczenia, przyprawy, warto, żeby były bez cukru, rosół, sos sojowy czy żelatyna, to są bezpieczne produkty na adaptacji. I jeżeli chodzi o napoje, to te niesłodzone jak najbardziej możesz pić. Oczywiście na pierwszym miejscu mamy wodę, ale herbata, praktycznie każda. Kawa, zioła również, tylko jeżeli chodzi o zioła, to uważaj na te zioła diuretyczne, czyli na przykład pokrzywę, skrzyp, mniszka, brzozę czy czarny bez, bo one dodatkowo mają takie działanie właśnie odwadniające, a Ty i tak w procesie adaptacji, pozbywając się zapasów glikogenu, czyli tego magazynu cukru w organizmie, pozbywasz się też wody i elektrolitów, więc się odwadniasz, więc pij dużo i nie pij w tym czasie diuretyków, żeby nie odwadnić się za bardzo. Jednym z sygnałów odwodnienia jest na przykład ból głowy, więc jeżeli zaczyna Cię boleć głowa, to sięgaj jak najszybciej po szklankę wody i też warto wesprzeć się suplementacją elektrolitów. Mam nadzieję, że ta lista jest dla Ciebie przydatna. Jeśli chcesz ją dostać w fajnym formacie PDF, zapraszam do zapisów. Jeśli chcesz dołączyć do mojego kursu Keto Start, zapraszam Cię serdecznie, a my widzimy się w kolejnych materiałach dotyczących keto adaptacji. Powodzenia i do zobaczenia. Cześć!